Dzisiaj w Europie setki tysięcy osób żyje w ukryciu. Muszą się ukrywać, gdyż odmawia im się prawa do legalnego pobytu. Odmawiając takiego prawa, pozbawia również się ich wszystkich innych praw. Jeżeli taką osobę spotka wyzysk ze strony pracodawcy, nie może zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli taką osobę spotka jakakolwiek forma przemocy, nie może zgłosić tego na policję. Tak wygląda współczesne niewolnictwo. Nacjonaliści, nacjonalistki to strażnicy takiego porządku. Pilnują społeczeństwa, pilnują ludzi, wyręczają władzę w tym trudnym zadaniu. Przeciwstawiam się temu i dlatego idę na marsz 8 listopada.